Kto do nas się dodzwonił? Ania, ja jestem feministką, mam pytanie do Denisa. Buła dzwoni? Kto? Nie wiem, kto to jest. Słuchamy. O. Mam pytanie do największej polskiej feministki, do Denisa. Czy wyskoczyłby z Ferrari na walkę, jakby były testy antydopingowe? Bo jak wiemy, ostatnio Ferrari miał walkę w Anglii, tam były testy dopingowe i dlaczego Denis jest na koksie, a Ferrari nie? No i co? No, czy zgadzasz się na testy antydopingowe, bo moja koleżanka bierze środki, ja również i bardzo się dzięki temu wzmocniłam i wiem, że to jest niesprawiedliwe. No to fajnie, to są frykwajty. Także biorę te osoby. Czyli jestem na bombie i co? Ja otwarcie mówię o takich rzeczach. Ja nie muszę ukrywać tutaj spośród wszystkich. A co kurwa lamusie pierdolono przy murze zajebane? Dlatego nie mówię, że to... Dlatego mówię, ja pierdolę. Właśnie udowodniłeś, że jesteś transeksualną dziwką, którą Natan posuwa w dupę. Nie mogę odwagi wyjść. Ale w dupę to ty dostajesz od szachty. Jebacie. Amadeusz Ferrari na linii. Proszę bardzo, słuchamy. No wczoraj tak robiłeś długo. Czemu tak Do tej grubej feministki. Dlaczego nie wyskoczył ostatnio na pięści? Obiecaliśmy sobie po strzale, mieliśmy się sprawdzić, on kopie. Okej, udowodnij, że się umawialiśmy gdziekolwiek. No kurwa, przecież obiecaliśmy sobie to na tym face to face przez kamerę na MAPL. Okej, no to dobrze, no to wstaw tą wstawkę, gdzie się umówiliśmy, że będziemy się bić na pięści. Dobra, to wstawię. Mam drugie pytanie. Jedziemy. A ja mam teraz, poczekaj, teraz ja mam do ciebie pytanie. No. Czemu tak długo nie wychodziłeś dwa dni temu z tego, z wywiadów? Że co? Czemu tak długo nie wychodziłeś z wywiadów dwa dni temu? Bo dawałem wywiady. A co miałem robić? Od razu jak skończyłem dawać wywiady, prawie półtorej godziny robiłeś wywiady. No zrobiłem 4-5 wywiadów. A, okej, w porządku. Przecież i tak jest tłum tam ochroniarzy, to co miałem, no. To ty żeś kurwa kanałami zapierdalał, żebym się tylko nie spotkał, bo za to, że mnie uderzyłeś, to byś od razu złapał na cymbał. Pierwsze co zrobiłeś, to poszedłeś do drzwi. Słuchaj, tłum ochroniarzy jest tylko przy hali, dalej już nikogo nie ma. Dobra, jak dbasz o zdrowie jelit po tak dużej ilości rżnięcia w dupsko? Musisz zapytać się Natana. Przecież to ciebie szachta rucha, kurwa. Szachta też konfident jebany. Mam pytanie jeszcze jedno do Denisa, czy lubi w smaku spermę? Uwielbia, przed chwilą chusteczką wycierał ryj nawet. Frajerskie się nie liczą. Jebać, ale lubisz sobie popijać sperenkę, to? Was wy kurwy dwie. Czyli frajerska sperma się nie liczy dla Denisa. Ty, Denis, nie szukaj kolejnych rywali, bo ja i tak ci te nogi z dupy powyrywam i włożę w ten twój rozjechany otwór. Słuchaj, dobrze wiemy, że i tak do tej walki nie dojdzie. Dobrze wiemy, jak jesteś tam dogadany z kimś. Humi to interesuje, pewnie walkę z kimś innym będę miał na szybko. Więc jebać cię kurwa, obsrana cioto i się ciągnij. Dobrze, co ty, kurwa, pierdolisz? Dobrze wiemy, że dzień lub dwa dni przed, kurwa, nie wyjdzie, bo jesteś ciotą. Aha, no to nie wiem, ale co, okresu dostaniesz, czy o chuj ci chodzi? Jebać cię i tyle. Nie, ale czemu mówisz, że on nie wyjdzie do walki? Obstrańcem, bo jest obstrańcem. Poczekaj, Amadeusz, bo to jest ciekawe. Czemu uważasz, że... Ja to widzę tak, on ma teraz mieć walkę z Wodarczykiem. Ja mu wpierdolę 20 sekund, no to Wodarczy mu wpierdoli kurwa w 10. To już będzie w ogóle bez sensu ta walka. To już nie będzie, to już nawet nikt nie będzie na to chciał patrzeć. Ty kurwa. Albo dobra, ja ci Ruro zajebię, a później ja rozjebię tego. Wiesz, że to są ostatnie twoje chwile, gdzie ty robisz groźne miny do takich ludzi jak Gracjan? Po walce ze mną każdy będzie miał z ciebie bekę, każdy będzie cię miał zajebanego zwykłego labrasa. No dobrze, okej. Dzięki Ferrari, dzięki w chuj. Spokojnie, walka przyjdzie. Gdzie idziesz, Fajzo? Gdzie idziesz, Fajzo? Mogę kurwa ciągnąć się. Dopyskać się odbić. Chodź do pana. Odlać się dopyska. Ale na siedzące się idź. Nie, na to. Ale mam pytanie do Denisa. Zadawaj. To będziesz pluł, kurwo jebana, ci wyjebie. Weź go, co mu zarabię, kurwa, na zęby szmacie jebanej. Zasługujesz kurwa na mele. Weź to kurwo pluć. Dostałeś dwie mele, kurwa. Męska prostytutko. Lubisz smak mojej spermy? Idź ty kondomisko. Uwielbia. Kocha to kurwa. Idę się zwalić kurwa, jak zobaczyłem Denisa. Zaraz przyjdę. Ale weź, bo to jest memowe. Powiedz tak szczerze. Czy podtrzymujesz, że zabicie strażakiem jest wpływ w dupę? Słuchaj, nie rozmawiam na tematy więzienne przy kamerach. Ale tyle. To musiałeś mieć prawdę, bo to jest akurat bekowe w chuj. No widzisz, chłopie, nie siedziałeś. Jakby nie siedział, to kurwa nie chciałbym być na twoim miejscu, jakbyś siedział. No potrzebujesz. No ja na twoim też nie bym nie chciał. Ale dlaczego? Bo co? No bo tam ci było smutno, no i mi też mogło być tam smutno. Ale nie, ja no to nie wybieram, człowieku, jak ja ty byś siedział, to byś peronkę lizał językiem. Dobra, kurwa, ty tam obciągałeś fiuty, to co ty pierdolisz? Fajnie, masz, nikt w bajki nie wierzy.
Dobrze wiemy, jakbyś skończył, jakbyś tam trafił, dlatego może lepiej nie rozmawiamy na takie tematy, co? Jak tam sobie chcesz. No, lepiej dla ciebie, no. Dobrze, czyli rozumiem, Amadeusz, że ty utrzymujesz, że na 100% do walki wyjdziesz, po prostu Denis tylko tak mówi, nie wiadomo dlaczego. Słuchajcie, moi drodzy, jedyne, co mnie może powstrzymać, to Bóg, ale nie sądzę, żeby miał nade mną jakieś złe intencje, więc Denis, jesteś skończony już 8 maja. Napierdolę cię tak, że już nigdy więcej nie zobaczysz z żadnym innym sportowcem. Będziesz połamany. Ja jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. On jest w wadze tej samej, co ja. Więc ja mogę być kolejny we wrześniu. Czekam. Ja nie będę tutaj się wypowiadał, unosił, kurwa, wyzwał od celi nikogo. Ja poczekam i chuj. Ile ważysz, lamusie? Do mnie mówisz, czy do kogo? No do ciebie. Ty jesteś tutaj lamusem. Ty kurwa, pecie jebany. Ważę 84 kilo aktualnie. No weź trochę przytyj, bo aż kurwa mi cię żal będzie. Ja mu cię biłem w 7-7, spokojnie. No weź trochę przytyj do 9 dyszek chociaż. Weź się tam zapierdol i do 9 dyszek przytyj. Ty, no ale ty jesteś taki kozak, bo jesteś na bombce. Jakbyś z tego zleciał, ale... to byś nie miał szans z nikim. Ale już słuchaj, ja walę centymetr jeszcze raz kurwa na 12 dni, jak mi się przypomni. Rozumiesz to? Ja walę teścia raz na dwa tygodnie, jak mi się przypomni. Ta chuja palisz, jak ty jesteś natowarowany, no, ale to ty, nic. Ja natowarowany to byłem, jak 130 kilo ważyłem. To jest różnica, pajacu. No. No, dobra, a teraz ważę 111, 110, dobra, zależy. Kurwa, jadę tam do ciebie i wyjebać na ten głupi łeb już przed kamerami. Zobaczenia. Tak, możesz klęknąć, obciągnąć. Masz całe kilkanaście minut, ponieważ dochodzimy do godziny 22. No, ale zobaczymy, Denis, czy teraz będziesz taki kozak, czekam przed wyjściem. Dobrze, okej. Okay. Droga reżyserko, wszyscy piszą o telefonie do nietoperza, jeżeli możemy, dobra, się skontaktować. Trzymajcie się, yo.